Ciebie Mandero, jeżeli szukasz płyty głównej pod ten procesor, to idealnie trafiłeś, bo w tym materiale pokażę ci najlepsze płyty właśnie pod Intel Core i 5 12400F. Jakże popularny procesor w ostatnim czasie. A teraz krótkie intro i zaczynamy już materiał. Tak więc moi drodzy, tylko w roli przypomnienia, wszystkie dzisiaj omawiane płyty główne znajdziecie oczywiście w opisie tego materiału. Nowych widzów oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, żeby was nie minęły kolejne materiały. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli po prostu zostawisz tego subika na dole pod tym materiałem. A teraz już lecimy do omawiania naszych płyt głównych. Tradycyjnie zaczynamy od krótkiego przypomnienia naszego procesora dzisiaj omawianego, który jest bohaterem odcinka, czyli Intel Core 5 12400 f przepraszam. Cena jego to jest około 899 zł. Jest to oczywiście procesor Intela 12. generacji na nowy soket LGA1700. Upewnijcie się oczywiście, że jeżeli chcielibyście używać jakiegoś dedykowanego chłodzenia, to że będzie ono pasować. Jednostka 6 dwunasto-wątkowa, doskonale myślę, znana e, w większości graczom. Bardzo wydajny procesor, a co za tym idzie, e, też jak najbardziej opłacalny. Przynajmniej moim zdaniem. Lecimy tradycyjnie z najniższą półką cenową, czyli od tak zwanego low-endu. Na pierwszy ogień idzie płyta którą wybrałem tak trochę na siłę, żeby coś było naprawdę już super taniego. Natomiast stricte Wam nie do końca polecam tą płytę pod tą i piątkę. Moim zdaniem ta płyta bardziej by się nadawała pod i trójki bądź jeszcze słabsze procesory. Ta i5 tutaj tak na styk powiedział, że daje radę. Gigabyte H610MS 2 HddR DDR4 za 459 zł. Jak sami widzicie, no, płyta główna no, nie może się pochwalić niczym specjalnym, tak na dobrą sprawę. Mamy tutaj sekcję 6 plus 1 plus 1 o no, obciążalności 50A, niechłodzoną w żadnym stopniu. No i też po prostu słabą, jeżeli chodzi o jej rozbudowanie, tak? No pod i piątkę to jeszcze powinna sobie jako taką poradzić, I w szczególności jeżeli mamy obudowę z niezłym airflowem. Co do pamięci operacyjnej, no to mamy tylko dwa banki na RAM. I to strasznie boli w płycie za prawie 500 zł. Mamy tutaj cztery złącza SATA, więc rozbudujemy dyskowo nie najlepiej, nie najgorzej się tak naprawdę, bo cztery SATY to nie jest jakoś przesadnie też znowu już dużo. USB 3.0 na front już jest, mamy jedno złącze M2 mamy jedno złącze PCI Express X16 oraz drugie złącze PCI do na przykład, nie wiem, wpięcia na jakieś karty WiFi, czy jakieś karty muzycznej, no różnie to bywa. Nie mamy złącza do DUT RGB, sam byłem w szoku jak przygotowałem się do materiału. No, niestety, bardzo budżetowa płyta, mamy za to złącze DUT RGB. Czyli nie możemy podpiąć diod adresowalnych, możemy podpiąć zwykłe. Jeżeli chodzi o panel wejść-wyjść, to tu jest całkiem bogato jak na tak budżetową płytę. Mamy aż cztery wyjścia obrazowe. No, co prawda jedną to jest fałga analogowa, no ale jest. Mamy dwa złącza PS2, nie wiem po co, ale są. 6 złącz SATA, gigabitowy LAN i dźwiękówkę z trzema wyjściami Jack. No niestety jest to dźwiękówka o najniższym kodeku, chyba jaki jest montowany teraz w tych nowych płytach lc 897 no, Co zrobić? Płyta bardzo budżetowa, no i z tego najniższego logo, Tak Tutaj mówię, jeżeli nie musicie, to raczej nie bierzcie jej pod uwagę, tym bardziej, że to jest chipset H610. No trudno, lecimy do drugiej propozycji z low endu, która to już jest dużo, dużo lepsza. W zobaczcie 459 zł kontra 499 zł, a tutaj otrzymujemy dużo więcej. Przede wszystkim mamy wyższy chipset, jest to B660, i tutaj spokojnie już podkręcimy nasz RAM, naszą pamięć operacyjną. Mamy 4 aż banki na RAM, co oczywiście jest in plus. Mamy sekcję zasilania też lepszą, bo jest to 6 plus 2 plus 1, z czego pierwsza cztery fazy są chłodzone takim radiatorkiem, co prawda na puszpinach, ale lepsze to niż nic moim zdaniem. Dodatkowo mamy aż dwa złączałem 2 więc mamy stuprocentowy wzrost pod tym kątem. No i jedno ma shielda, co też bardzo bardzo cieszy w tak budżetowych Płytach. Co do reszty złącz na samej płycie, no to mamy cztery złącza SATA, w tym dwa kątowe, dzięki czemu nasze kawałki będą no, po prostu ładniej wyglądać w naszej obudowie. Mamy już złącze ARGB, więc podepniemy też nasze diody adresowalne. No i jak sami widzicie, mamy też więcej PCI-ów tych krótkich do podłączenia. daj mówię, jakichś dedykowanych układów Wi-Fi, bądź jakichś kart muzycznych, bo jeszcze, bądź jeszcze jakichś innych rzeczy, jak na przykład Elgato do przechwytywania naszego obrazu pod streaming. Natomiast jeżeli chodzi o panel wejść, wyjść to tu jest troszeczkę biedniej bym to uznał. No podobnie, no, jest też 6 złącz USB, w tym jedno USB C, więc realnie nie podepniemy pewnie po to USB-C jakiejś klawiatury myszki czy słuchawek, bo z reguły te peryferia są na jeszcze USB-A. Mamy za to 2,5 gigabitową sieciówkę LAN, co hmm, trochę dziwi w takiej konstrukcji za takie pieniądze, no ale jest, więc zawsze się chwali. Kodek dźwiękowy to oczywiście nasz stary 897 Lowend, no ale co zrobić. Moim zdaniem ta płyta już jest opłacalna. Przede wszystkim jej cena 499 zł jest naprawdę ok w stosunku do. Ceny tej no, płyty, tej niższej, tak? za 459 zł to jest 40 zł różnicy, a w tym gigabajcie B660 otrzymujemy dużo, dużo więcej. Dalej idąc, mam dla Was propozycję na tak jakby z low-endu. No tylko tyle, że cenowo nie jest już tak sympatycznie. Ta płyta jest dużo słabiej przeceniona. Jest to ta sama płyta, co wcześniej mówiłem dla Was. Tylko tyle, że ma dołożone Wi-Fi, tak naprawdę. Więc jeżeli ktoś potrzebuje Wi-Fi, no tutaj jest fajnie, bo tutaj mamy Wi-Fi 6 w standardzie AX, więc to najnowsze, najszybsze i uwierzcie mi, że bez problemu z dobrym routerem jesteście w stanie wyciągnąć nawet ponad 600 megabitów na Wi-Fi. 639 zł, nie jest już tanio, ta płyta jest zdecydowanie bardziej opłacalna, tylko no bierzcie pod uwagę, że jeżeli chcecie mieć Wi-Fi to no za jak musicie ponieść koszty dorzucenia jakiejś karty sieciowej Wi-Fi. Przechodzimy płynnie do półki średniej. Półkę średnią zaczynamy od Astro B660 Pro RS DDR4. Jak sami widzicie wydłużony czas dostawy, cena to 679 zł. Pierwsza płyta ATX-owa, oczywiście bardzo mnie to cieszy. Sekcja zasilania jest to sekcja ośmiofazowa. Nie do końca znalazłem jaka jest maksymalna na obciążalność tej sekcji stawiam, że będzie to też w okolicach 50A. E, natomiast jest ona już w pełni chłodzona, co też bardzo, bardzo cieszy. Mamy już trzy złącza M2 String na dyski, plus jeszcze M2 do Wiwki, więc to też bardzo cieszy. Mamy za to dwa złącza USB 3.0 na front i po raz pierwszy dzisiaj mamy złącze USB C na front, co też bardzo, bardzo cieszy. Do niektórych obudów. Mamy tu też złącza rgb RGB do połączenia naszych diod właśnie od podświetlenia. Mamy też cztery złącza SATA, w tym dwa kątowe, więc w razie też będzie to fajniej, ładniej wyglądać. USB 3.0, tak o którym wcześniej wspominałem, jedno z nich jest kątowe, drugie jest normalne, standardowe, że tak to ujmę, więc jeżeli chodzi o cable management, to tutaj naprawdę jest spoko. Jeżeli chodzi o panel wejść-wyjść, no to bez szału, 6 USB-ków, 2 wyjścia obrazowe, guzik do czyszczenia biosu, no i mamy nasz RJ45 do podłączenia internetu. Podstawowa dźwiękówka, tylko 3 wejścia jack, wyjścia jack dodatkowo kolej dźwiękowy, dźwiękowy to Realtek 897 niestety, więc znowu biednie, ale co zrobić? Co najwyżej rozejrzeć się nad... Inną propozycją z tego widendu, a kolejną propozycją będzie Gigabyte B660 Gaming X DDR4 za 699 zł. Różnica to jest jedynie 20 zł. I moim zdaniem z tą płytą powinniście się dużo bardziej zainteresować, gdyż jest, no po prostu, jak zwykle, sporo lepsza. Co tutaj otrzymujemy? Otrzymujemy tutaj sekcję 8 plus 1 plus 1 o obciążalności 60A, więc no jest już tak całkiem, całkiem. Tym bardziej pod I5, więc tutaj spokojnie myślę, można by się pokusić o jakąś I7 na przykład w przyszłości. Mamy ją w pełni chłodzoną, co też bardzo cieszy. No i taki fajny smaczek, który ja lubię, czyli zintegrowaną zaślepkę portów wejść-wyjść wraz z tymi radiatorami od sekcji zasilania. Dalej idąc, co mamy na płycie? Mamy oczywiście trzy dwójki jedna jest Shieldem, mamy wzmacniane PCI X16 pod kartę graficzną. No, Wy sami wiecie, że najnowsze karty graficzne są coraz większe, coraz cięższe, więc myślę, że to wzmacniane PCI X16 jak najbardziej tutaj ma sens. Mamy USB 3.0 na front, mamy USB typu C na front, mamy cztery złącza SATA, wszystkie są już kątowe. Mamy podłączenia DUT RGB, a RGB to już jest standardem w tym segmencie. Płyt głównych, na tej półce, że tak powiem. Jeżeli chodzi o panel wejść, wyjść, no to mamy 8 USB-ków, więc jest jakiś progres. 2,5 gigabitową sieciówkę, no i jest progres, bo mamy 6-jackową kartę muzyczną. Tutaj 6 wyjść, jack mamy od naszej karty muzycznej. Pod tym kątem jest ok. Natomiast sam kodek dźwiękowy szału nie robi, bo znowu jak dobrze pamiętam jest to 897. No dobrze, tak więc przejdźmy do już segmentu bardziej premium. I jeszcze nie, jeszcze ostatnia płyta z Midendu, ale to jest płyta... Emma owa z vivkom. Tutaj niestety nie znalazłem ile faz ma dokładnie nasza sekcja zasilania, ale stawiając po zdjęciach to jest to całkiem rozbudowana sekcja. Zresztą no tutaj widać, że, że tych mosfetów jest sporo, więc nie ma problemu, żeby Nasz procesor tutaj e, miał jakieś problemy e, na tej płycie. E, poza tym. Mamy dwa złącza M2, e, mamy tutaj, oczywiście złącza RGB, RGB, USB -C, C na front, 30 na front, mamy standard e, AX od Wiwki, właśnie dlatego ją też dla was wybrałem. wyjścia obrazowe, wszystkie cyfrowe, fajnie i do tego 6 e, portów USB. Szkoda, że nie ma USB-C, moim zdaniem, no i szkoda, że dźwiękówka jest tylko. 3 Jackowa, no i kodek też 897. Niestety. No co zrobić? Takie czasy, że tak powiem. Przechodzimy tak więc do high-endu. Pierwszą płytą z Hyundai będzie nadal płyta na chipsetcie B660, jest to MSI Mac B660M Mortar WiFi. Jest to można powiedzieć rozwinięcie wersji A Pro, bardziej rozbudowana sekcja, o większej obciążalności, dodatkowo jeszcze lepiej chłodzona, dwie m tym razem obie z shieldami, mamy oczywiście też Wi-Fi. Jeżeli chodzi o porty typu USB-C na front, 3.0 na front, RGB, RGB to wszystko oczywiście tutaj jest, no ale na szczęście Mamy już USB-C z tyłu na porcie wejść-wyjść. Mamy też wyjście cyfrowe SPDIF do naszego układu dźwiękowego, jeżeli chcielibyśmy się podłączyć cyfrowo właśnie do naszego systemu audio. Mamy tutaj za to dwa wyjścia obrazowe, ale jest sporo USB-ków aż 8, a to moim zdaniem bardziej jest przydatne w przypadku gamingowych komputerów. No dobrze, tak szybkim tempem przebiegłem przez tą płytę, bo po prostu ona jest bardzo, bardzo dobra. Spokojnie tutaj możecie w przyszłości osadzać dużo wydajniejsze. Procesory. No i ostatnie dwie propozycje ode mnie na high-end to jest e, płyty już na przyszłość, tak bym to ujął, bo jest to Gigabyte Z690 Gaming XDR4, płyta ATXowa i ja wiem, że na chipset jest Z690, czyli takim, gdzie będziemy mogli podkręcić procesor, gdybyśmy mieli procesor z literką K albo KF na końcu. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o sekcję zasilania, to jest przepotężna, bo jest to 16 plus 1 plus 2, obciążalności 60A, mamy 4 złącza M, Wszystkie są, jak widzicie, przykryte shieldami, więc będzie chłodniutko. E, mamy USB 3.0 na front, typu C na front, RGB, RGB. No tutaj mówię, to już jest standard w tym pułapie. Mamy też również podświetlenie samej płyty głównej z tyłu. Tutaj widać fajne, takie subtelne. Na panelu wejść-wyjść jest naprawdę kozacko. E, mamy 4 złącza USB 2.0, 4 e, też złącza USB 3.2 Gen 2. I jak dobrze kojarzę, to są to USB 3.2 Gen 2 Gen2, X2 dwa złącza. E, mamy trzy jackową, znaczy nie jackową, a mamy po prostu e, kartę muzyczną nietypową, że tak to ujmę, bo mamy wyjście liniowe, wejście mikrofonowe oraz wyjście SPDF optyczne. Taka dźwiękówka na wypasie, ale obkrojona, ja bym to tak ujął. 2,5 GB LAN. No, moim zdaniem, tutaj, jeżeli chodzi o panel, wejść, wyjść to jest petarda. Wszystko to, co być powinno, to, co może być potrzebne, jest, i to moim zdaniem wystarcza. Cena tej płyty niezbyt sympatyczna. 979 zł. No, stawiam, że można ją wyrwać na promocji trochę taniej. No i ostatnia płyta z high-endu jest to MSI Z390A Pro. Płyta też na ogromnym wypasie z przepotężną sekcją zasilania, genialnie chłodzoną. USB 3.0 na front, USB typu C na front. 3, 4 złącza M2, jedno z Shieldem, także dyskowo możemy ładnie poszaleć, 6 złączy SATA, złącza RGB, RGB mnóstwo podłączeń do wentylatorów, pomp i tak dalej, i tak dalej. Na panelu wejść, wyjść mamy. Tutaj aż 6 USB-ków, w tym jedno USB-C, 2,5 gigabitowy LAN oraz dźwiękówkę z 6 Jackami do podłączenia systemu 5 i 1. Podsumowując, naprawdę fajna płyta, kodek 897, cena 1100 zł, niestety, ale myślę, że spokojnie na jakiejś promocji ją wyrwiecie sporo, sporo taniej. Tak więc, moi drodzy, bardzo Wam zachęcam do zostawienia motywacyjnej łapki w górę i subskrypcji na tym kanale, jeżeli materiał się Wam podobał. Mam nadzieję, że tak. Piszcie, jaką wy macie płytę główną, jeżeli macie już internet 12 generacji, albo jaką byście by kupili, jeżeli jesteście przed zakupem takowego procesora i stoicie przed wyborem płyty głównej. W tym materiale to było na tyle. Wam gorąco dziękuję za uwagę. Do samego końca. Widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Mówi chemik. Do zobaczenia, do usłyszenia. See ya.